Witam serdecznie, Piotr Rybak, pracownia dokumentacji dziejów miasta. Szanowni Państwo, znajdujemy się dzisiaj na ulicy Wilczyńskiego i opowiemy sobie w dzisiejszym filmie na temat Małego Rynku, na temat lokalizacji tego placu, historii, jak również o budynkach znajdujących się przy nim. Mały Rynek jest to plac położony w starej części miasta. Jest to niewielki, kameralny plac, który liczy sobie zaledwie 52 na 24 metry. Jest założony na planie prostokąta, którego krótszy bok przylega do ulicy Wilczyńskiego i drugi krótszy bok niemalże dotyka ulicy Długiej. Jest od ulicy Długiej oddzielony tym budynkiem byłego żydowskiego domu modlitwy, o którym jeszcze opowiemy. Natomiast dłuższa pierzeja jest z jednej strony równoległa do obecnego Szewskiego Rynku, a z drugiej strony prostopadle przylega do ulicy Wilczyńskiego. Tak obecnie wygląda Mały Rynek. Plac nie został wytyczony w XV wieku podczas lokacji miasta. Nie ma też o nim żadnej wzmianki z roku 1621 z dokumentu o nazwie Inwentarz Dóbr Rodziny Radziwiłłów. Powstał dopiero gdzieś w drugiej połowie XVII wieku, prawdopodobnie podczas jednego z wielu pożarów, które w tamtym czasie miały miejsce. Pozostała taka pusta, niezabudowana przestrzeń, no bo miasto XVII-wieczne było drewniane i jak wiemy z dokumentów w pierwszej połowie XVII wieku dość gęsto zaludnione, gęsto zamieszkiwane, więc w tym miejscu też na pewno były jakieś budynki. Mam taką teorię, że Mały Rynek został wytyczony po zniszczeniu miasta w trakcie potopu szwedzkiego, które było niszczące do Sokołowa. I liczba mieszkańców, jak i liczba budynków w naszym mieście bardzo się zmniejszyły. No można to porównać jedynie ze zniszczeniami w trakcie II wojny światowej. Odbudowa zajmowała bardzo dużo czasu. Dopiero tak naprawdę gdzieś pod koniec XVIII wieku została osiągnięta ta liczba ludności sprzed potopu, czyli odbudowa trwała prawie 150 lat. No i być może wówczas zdecydowano zostawić tutaj taki pusty, niezabudowany plac właśnie nieopodal głównego rynku jako taki rynek pomocniczy. W poprzednim filmie opowiadałem, że koło kościoła znajdował się rynek koński, a tam już jest rynek główny, tak? Więc to jest bardzo blisko. Natomiast tutaj został wyznaczony rynek bydlęcy, gdzie handlowano żywymi zwierzętami, no w tym przypadku bydłem. Tak? Zabudowa wokół tego placu była drewniana. I tak naprawdę pierwsze murowane budynki pojawiły się gdzieś dopiero w drugiej połowie XIX wieku. I w wieku XVIII prawdopodobnie, a może już nawet pod koniec XVII, zaczęli się tutaj osiedlać przy tym placu Żydzi. Bo ich liczba rosła tak, że w przededniu II wojny światowej było to centrum żydowskiej dzielnicy. I tutaj w trakcie wojny zostało wytyczone getto. Mały Rynek stał się obiektem ataku lotnictwa niemieckiego już we wrześniu 1939 roku. 7 września 1939 roku miał miejsce nalot, w którym pojedynczy samolot zrzucał bomby na Sokołów. Zrzucił bomby m.in. na szkołę przy ulicy Repkowskiej, gdzie stacjonowali polscy żołnierze, na ulicę Wilczyńskiego, wówczas Rogowską. No i właśnie na Mały Rynek. I tutaj zginęło kilkadziesiąt osób. Marian Pietrzak wspomina o tym w jednym z wywiadów, że tutaj właśnie było mnóstwo pierza, bo bomby uderzyły, wybiły szyby i ten pierz wyleciał z mieszkań. Poszewki wówczas, poduszki były pierzami wypełnione. Ta strona Małego Rynku w okresie międzywojennym była zabudowana równymi, ładnymi kamienicami. W tym miejscu, na rogu z ulicą Wilczyńskiego, znajdowało się wejście do sklepu lub jakiegoś lokalu handlowego, a dalej, idąc wzdłuż tego placu, mieliśmy ładne, jednopiętrowe kamienice, które zostały bardzo mocno uszkodzone podczas wojny. To są te budynki, które istnieją do dzisiaj. Proszę zwrócić uwagę na te pionowe pasy na elewacjach, które lekko są wysunięte poza obręb budynku. To są te same elementy, które istnieją na zdjęciach archiwalnych.
układ okien nieco został zmieniony, trochę przebudowane zostały te budynki. Pozbawione zostały również elementów ozdobnych, widocznych na archiwalnych zdjęciach, które upodobniały te elementy, kamienice do kamienic niemalże w Kazimierzu Dolnym. Tak mi się to skojarzy. W takim trochę neorenesansowym stylu zostały te budynki wybudowane. Na środku tego placu, mniej więcej w tym miejscu, istniała też niewielka studnia zaopatrująca mieszkańców wodę. Idąc dalej w kierunku ulicy Długiej, mijamy miejsce, gdzie do 1944 roku stał niewielki parterowy budynek zniszczony w trakcie drugiego nalotu, który dotknął Sokołów w trakcie wojny. Mniej więcej w tym miejscu stał ten budynek. Nie ma go obecnie. Natomiast od strony ulicy Długiej mały rynek oddziela ten budynek. Jest to były żydowski dom modlitwy, gdzie mieściła się również szkoła religijna. Był to nowy dom modlitwy w odróżnieniu od drugiego, który znajdował się przy ulicy Magistrackiej. Jest to parterowy budynek z poddaszem, pokryty dachem czterospadowym, posiadający jeszcze taką niewielką dobudówkę od strony placu. I tam mieściła się właśnie szkoła religijna i dom modlitwy. Oddziela on mały rynek od ulicy Długiej. Istnieją tylko dwa wąskie przejścia pomiędzy tymi dwoma miejscami. W jednym z tych przejść znajdowała się brama, wąska brama, właściwie taka furtka do getta. Te przejście zostało w dużej mierze zamurowane i była tylko taka, nie wiem, mniej więcej metrowej szerokości dziura, przez którą można było przejść do getta, też zresztą pilnowana. A po drugiej stronie domu, byłego domu modlitwy, znajdowało się drugie wejście do getta i drugie przejście na mały rynek, które również było zamknięte. No, ulica Długa nie była częścią getta, była przejezdna. Niemcy uważali, że jest to ważna ulica, zbyt ważna, żeby ją zamykać. Natomiast w samym budynku po wojnie, kiedy już Żydów nie było, w 1942 roku zostało getto zlikwidowane. Tu też na tym placu działy się dantejskie sceny, wyciąganie ludzi z mieszkań. Po II wojnie światowej w tym budynku znajdował się wiejski dom towarowy, czyli po prostu taki sklep. A ostatnio przeszedł on remont, elewacja została odnowiona i tak wygląda od strony małego rynku. Po stronie od Mężowskiego rynku również znajdowała się przed II wojną światową zabudowa, ale nie była to tak jednolita zabudowa składająca się z równych kamienic jak po drugiej stronie, ale były to niewielkie murowane budynki, które w dużej mierze zostały zniszczone. W tym miejscu została wykonana podczas I wojny światowej fotografia pokazująca zabudowę tego miejsca. Idąc dalej w kierunku ulicy Wilczyńskiego mijamy puste miejsce, gdzie znajdowała się do II wojny światowej kamienica, w której mieścił się sklep z owocami, tak zwana owocarnia, jak głosił widniejący na niej szyld. Nie została odbudowana, natomiast kamienica obok niej jest jedną z oryginalnych kamienic pochodzących gdzieś z końca XIX wieku. Jest to jedna z największych kamienic z tamtego okresu i jest to oryginalny budynek, niezmieniony właściwie od swojego powstania. No oczywiście elewacja została odnowiona, balkon jest trochę inny, ale generalnie cały budynek jest oryginalny. Pokażę teraz Państwu podwórko typu studnia, w którego wnętrzu można się poczuć jak w międzywojennym Sokołowie. Tak to właśnie wygląda. Takie małe podwóreczko, z każdej strony zabudowane. Ciasne, nawet tutaj mogę pokazać, nie będę wchodzić do środka, ale pokażę, jest drewniana klatka schodowa, drewniane schody, trochę już zniszczone biegiem czasu. Tutaj są oryginalne drewniane okiennice. A tutaj jest ślad po tym, że tu mieszkali Żydzi. To jest tak zwana kuczka, czyli miejsce, gdzie Żydzi
świętowali swoje święta religijne. Jak ktoś wie więcej, to proszę się wypowiedzieć. Także tak to wygląda. Te podwórko, gdzie można się poczuć jak 100 lat temu w Sokołowie. Tutaj jeszcze pokażę linię zabudowy od strony ulicy Wilczyńskiego. I tutaj ładnie widać, który budynek jest niezmieniony, a który został przebudowany. Te dwie kamienice po lewej i po prawej stronie ekranu mają oryginalną linię dachu. Są równe, mniej więcej tej samej wysokości. Natomiast kamienica środkowa została w okresie powojennym przebudowana. Dach został nieco podniesiony, zostało dobudowane takie poddasze, no i zaburzyło to jakby tą linię zabudowy. Tu jeszcze pokażę miejsce, gdzie na ulicy Wilczyńskiego, czyli Rogowskiej, znajdowała się brama do getta. Tam już się zaczynał główny rynek. Nie było wówczas szewskiego rynku jako oddzielnego placu. Tutaj były już zaraz za tym rogiem pawilony Hirschmanów. I główny rynek, podobnie jak ulica Długa, był wyłączony z getta. I tutaj znajdowała się, mniej więcej w tym miejscu, gdzie obecnie jest przejście dla pieszych. Mniej więcej tutaj znajdowała się brama do getta, która zamykała mały rynek i ulice położone dalej w tamtym kierunku w ramach w getcie. Jeszcze tutaj pokażę taką ciekawą, myślę, rzecz, jak wysoko jest wyniesiona stara część miasta. To jest ulica Krótka, która bardzo mocno opada w kierunku ulicy Pięknej. Tam dalej widać tereny położone za ulicą Piękną, już są dużo niżej niż tutaj ta stara część miasta. Także tyle z małego rynku. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.